Rybniku odbędzie się Marsz ku pamięci świętego Jana Pawła II. Inicjatorem wydarzenia jest radny Karol Szymura i mężczyźni świętego Józefa z tego miasta. Jednym z powodów organizacji marszu jest reakcja na medialne doniesienia na temat możliwego tuszowania przypadków pedofilii przez kardynała Karola Wojtyłę. Zwyczajnie myślę, że jest to potrzebne, ponieważ papież łączył Polaków, był to papież wspólnoty. No i w tej wspólnocie chcemy działać do dzisiaj. Chcemy, żeby Rybniczanie, ale nie tylko, bo myślę, że osoby spoza Rybnika również do tego marszu dołączą, mogły po prostu w wspólnocie przemaszerować z rybnickiego rynku pod Bazylikę, tam się chwilę pomodlić i odśpiewać apel jasnogórski w godzinie śmierci Jana Pawła II. Marsz ku pamięci świętego Jana Pawła II odbędzie się w kolejną rocznicę śmierci papieża, czyli 2 kwietnia o godzinie 21:00.